Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Wojtek, przed nami kolejne spotkanie, to już trzecie spotkanie w tej rundzie. Niestety te dwa poprzednie zakończyły się naszym niepowodzeniem. Czego zabrakło? Szczęścia, myślę, że przede wszystkim, że jesteśmy dobrą drużyną. Długo, bardzo razem wszyscy gramy. Już to nie jest tak, że jesteśmy... Nie wiem, powiedzmy ze sobą pół roku, tylko już niektórzy 2-3 lata. No i moim zdaniem szczęścia nam brakuje, żeby zacząć to szybko, ten mecze te dla nas bramką i tak to by się już układało dla nas, pomyśli naszej. No właśnie, przed nami teraz trudne spotkanie. Lech Poznań, wygrana na wyjeździe we Wronkach 3-0, łatwa wygrana. Czy ten mecz może być podobny? Czy łatwa wygrana? Nie powiedziałbym do końca, że łatwo wygrana. Jak dobrze pamiętam, chyba w 30 minucie strzeliliśmy pierwszą bramkę, no i później poszliśmy za ciosem. Tak jak mówię, nam przede wszystkim brakuje, żebyśmy pierwszą bramkę strzelili, no i mam nadzieję, że jutro będzie tak samo, z takim samym wynikiem zakończy się jutrzejsze spotkanie. No w sobotę twoje urodziny, także jest szansa, że trener da ci szansę i wystąpisz w meczu przeciwko Lechowi. No zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj się dowiemy, jaki jest kadra meczowa na jutro, ale dla mnie najważniejsze jutro będzie na moje urodziny 3 punkty i po prostu będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mateusz, przed wami spotkanie z Lechem Poznań. 2 mecze to już historia, te przegrane. Tak, dokładnie. Podchodzimy do rywala z pełnym szacunkiem. Lech Poznań to jest młody zespół, którzy na pewno będą chcieli udowodnić swoją wartość, ponieważ ci młodzi chłopacy będą chcieli na pewno pukać w drzwi do pierwszej drużyny, żeby pokazać trenerowi z pierwszej drużyny, że zasługują na tą ekstraklasę. W ostatnim czasie dostajesz szansę od trenera Dobiego, coraz częściej na boisku. No tak, na pewno trener doceni moją pracę na boisku i cieszę się, że coraz częściej wchodzę z tej ławki rezerwowych na boisko i mam nadzieję, że niedługo będę coraz częściej występował. No właśnie, jutro jest szansa, że może wystąpisz od samego początku. No miejmy nadzieję, zobaczymy. Będę ciężko pracował i dążę do tego, żeby tak było. Jak trzeba zagrać z młodymi piłkarzami Lecha Poznań? No na pewno musimy być bardzo zdeterminowani i być jednością. Musimy zostawić dużo zdrowia na boisku i udowodnić, że jesteśmy lepszym zespołem.